Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karle i zapraszam na kolejną część przygód w grze God of War Ragnarok. Dryblas ma dzisiaj nastrój na pomoc, chociaż tak naprawdę to polecimy sobie zaraz z misjami głównymi, ale weźmiemy, podniesiemy te poboczne, bo może a nuż coś się będzie działo przy okazji po drodze, no to trzeba by tego nie zrobić. O co chodzi? O co chodzi? No więc tak się złożyło, że sporo czasu szlajałam się po Delcie Rzecznej. Gdy zjawiła się armia Odyna, prysnęłam stamtąd szybciej niż Tacelwurm z podpalonym zadkiem. Z tego wszystkiego zostawiłam tam kilka niezbędnych rzeczy. Jakich rzeczy? No, tak właściwie to jedną. Kulę. Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby się znalazł. Jaką kulę? A jeśli przyniesiesz mi jakieś stare, cudnie zardzewiałe fragmenty mojego pancerza, będę mogła wyczarować z nich coś specjalnego tylko dla ciebie. Co to za kula? Przynieś ją do mnie, a rozbłysnę ze szczęścia jak promyczek. Słyszałeś, Brock? Twoją kobietę będziemy rozbłyskać. O, i pamiętaj, żeby wypatrywać mojego starego pancerza. Naprawię go dla ciebie za darmo. Jak myślisz, jakiej to kuli mamy szukać, bracie? Nie mam pojęcia. Ale na pewno wskoczymy w ten pancerz? Tak, mamy trochę więcej centymetrów. Trochę. Zapytamy go? To niegrzeczne. Niegrzecznie jest prosić o pomoc? Bygwirze, mój drogi, skup się na pracy. Splot masz za luźny. Lubimy być niegrzeczni. Wasz sojusz jest niecodzienny. Kratos chciał powiedzieć, że nie widziałby ciemny elf i elf światła tak się dogadywały. To całkiem miły widok. Oby stawał się coraz częstszy. Mimir wspominał, że nie stronisz od przygód. Gdybyś kiedyś zawędrował na zakazane piaski w Alfheimie... To sporne tereny. Zapustkowiałe. Ponoć stoi tam sanktuarium z artefaktami, które chce ukryć przed nami starszyzna. Gdyby pomogły nam poznać naszą historię, skorzystałby cały Alfheim. Badanie zapomnianej historii? Brzmi jak coś w sam raz dla mnie. To wiedza o wspólnych przodkach elfów nas połączyła. Opowieści o Alfheimie sprzed podziału na światło i ciemność to temat tabu. A ty i tak o tym paplałeś, aż trafiłeś przez to do więzienia. Na szczęście wygląda na to, że są to nasi sojusznicy, Bejla i Bygwir. Ciemna elfka Bejla oraz elf światła Bygwir są sojusznikami Freyra, a dla siebie także kimś więcej. To niezwykłe, że są razem, zwłaszcza gdy w Alfheimie pełno jest podziałów i agresji. Dają także nadzieję na to, że elfy będą mogły jeszcze kiedyś żyć w pokoju. Być może pomoc w zbadaniu ukrytego sanktuarium na pustyni w Alfheimie wynagrodzi elfom krzywdy, jakie wyrządziliśmy im w przeszłości. No proszę, czyli będziemy wracać niebawem na pustynię. O, pancerz nam się jeszcze świeci. Dobra, popracujemy nad tym. Ale to co? A nie, jest ta misja tu. Śledź przy okazji. Może będziemy biegać, bo nie wiem, czy wracamy już do domu. To brama do domu jakby się tu kryła. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy wszystko. Pancerze. Co nam chcą wcisnąć? A, miejsce na amulet. Można by było tu wrzucić. Okej. Okay. Gdzie się poznaliśmy? I uciekliśmy już jako przyjaciele. A nawet więcej. Starczy gadania. Dobrze. Widzę, że faktycznie... Powodzenia. Kadła z niego. Coś chcesz dodać od siebie, Freju? Tak się do nas spojrzała. Pozwól, że spytam. Tęsknisz za Alfheimem? Pytasz, czy brakuje mi światła? A brakuje? Szczerze, nadal czuję jego moc. Nie pragniesz niczego innego, gdy jesteś w pobliżu. A gdy nie jesteś, czekasz tylko na moment, kiedy znów z niego zaczerpniesz. A jednak światłem nie można się nasycić. Nie gra muzyki, nie opowiada żartów, ani nie otwiera ci oczu na nowe rzeczy. Sprawia, że biegniesz w miejscu. Im dłużej nie mam z nim kontaktu, tym bardziej widzę, czym jest naprawdę. I już go nie potrzebuję. Doceniam twoją szczerość. My to chętnie byśmy przygarnęli tę moc światła. Tam było całkiem fajnie. Chcesz coś do tej ciemnej jeszcze? A ktoś mnie zapyta, czy brakuje mi światła? Oczywiście. Gdzie moje maniery? Moja droga, muszę przyznać, że zwykle nie jesteś rozmowna. Wypowiem się. Od urodzenia uczy się nas, że światło jest wszystkim. Starszyzna twierdzi, że to za nie walczymy. A co ja o tym myślę? Pieprzenie. Nie jestem tylko częścią roju. Ani żołnierką. Elfy światła, ciemne elfy. Wszystkie elfy są takie same. Uparte. Głupie jak ćmy.
oślepione swoim światłem. Teraz to widzę. Spojrzałam w cień i tam znalazłam towarzyszy. Mój dom. I tyle. To wszystko, co mam do powiedzenia. Możesz sobie iść. Dziękuję, dobrze wiedzieć. Dobrze otrzymać zgodę, bo w sumie to planowaliśmy tam iść. Więc no mamy dwa dodatkowe zadania. Podoba mi się to na pustyni, chociaż tam bym wrócił, gdy nauczymy się trochę więcej tutaj. Pamiętam, gdzie można znaleźć bramę. Sztuczek przetrwania. Chodź za mną. I skrzyń poszukiwania. Odkąd wykonaliście misję, jakoś się dogadujecie. Czyżby ten wasz sojusz miał jednak potrwać trochę dłużej? Zdaje się, że mamy wspólnego wroga. Kratosie, nie zgadzasz się, że Ragnarok jest nieunikniony, ale dobrze wiesz, że Odyn stanowi zagrożenie. Cokolwiek się wydarzy, naszą jedyną szansą na przetrwanie jest współpraca. Nieprawdaż? Tak. A co do propozycji Broka? Wyobrażasz sobie życie pod jednym dachem z dawnymi wrogami? Nie korciłoby cię, żeby wywrzeć straszną zemstę? Nie na was. Jednym ani drugim. Obiecuję. O, Freja dołącza do Kratosa. Sojusz z Freją odblokowuje nowe wyposażenie bojowe oraz nowe drzewko umiejętności. Strzały dźwiękowe i pieczęci tworzą nowe możliwości w walce i łamigłówkach. No to, o kurczę, cała lista rzeczy. Przestaw się na Freję, ulepsz miecz Frej w dowolnym sklepie, by zwiększyć jej siłę w walce. Ale stać nas na to już? Do tego wszystkiego magiczne zdolności Frej runiczne. Zaraz się przyjrzymy im. No to jest to, co mówiłem. Praktycznie nie ma odcinka, żeby nam nie wchodziły jakieś nowości. Kiedy ta karuzela się zatrzyma? Znajduj i zakładaj nowe pancerze, by zmieniać wygląd Frey. Ale możliwości też. Freje i Atreus czerpią korzyści z dzielonych akcesoriów. To się muszą dogadać z synem. Umiejętności Frey. Przejrzyj umiejętności Frey. No niestety tego nie dzieli z Atreusem. Aby przejrzeć umiejętności. Potrafisz coś fajnego? Bo to tak, mamy jakieś małe punkty. Moment. Freja może przywoływać pnącza. A, tutaj, bo się zastanawiałem, gdzie, co i jak tutaj jest. Do tego runiczne zadają większe obrażenia. Eksplozje uroku wywołane przez strzały mają większe pole rażenia. Eksplozje mi się nie podobały. Freja staje się bardziej agresywna w walce. O, częściej paruje i szarżuje na wroga? Pewnie, może się przydać. Walkiria atakuje wrogów swoim mieczem. Za 500 bierzemy. Całkiem fajna z niej Walkiria. Eksplozje dźwiękowe to widzieliśmy. Może przywoływać pnącze, które chwytają leżącego wroga. Albo pnącze nie uruchamiają wrogów na dłużej. I to chyba najpierw musimy przywołać, żeby cokolwiek tutaj unieruchomiło. No to mamy Freję. Kurczę, brakuje mi słowa. Nie zaliczoną, tylko... Mamy punkty wydane. O, to jest dobre określenie. Do tego moglibyśmy dorzucić naszą ulubioną moc na wyższy poziom. 3000, ale to może działać. Cuda teraz. Prócz tej opcji za 3000 z tego korzystamy. Nie, z tego nie korzystamy. Kupno. Wykonuj ataki wręcz w szybkich seriach. Gdy unicestwienie jest pełne, wciśnij L1 i trójkąt, by je aktywować. Kurczę, tylko czy ja będę pamiętał? To jest największy problem. Z tego nie korzystamy, z tego korzystamy częściej. By można było sobie za 1000 wziąć, tak, naładowany strzał. No i jeszcze lewiatan. Cóż tu dochodzi? To nie korzystamy. Mocny cios kończący. O, na koniec kombinacji. R1, 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 R2. To brzmi jak coś, co mogłoby nam się przydać. To się jeszcze nie opłaca. Później będziemy może testować te nowe opcje. No i mroźne przebudzenie. Dobra. Nie przeciągamy, możemy lecieć dalej. A, jeszcze mieliśmy Freję tylko ubrać, bo ona, widzę, że ma więcej tych pancerzy, chociaż to chyba tylko chodzi o wygląd. To ten aktualny jest całkiem sympatyczny, tak żeby to wyglądało dobrze. A, i ty możesz sobie przyjąć też te dźwiękowe wstrząsy i inne. Zwiększa moc efektu. No, trzeba by było to przemyśleć, ale to też myślę, że nie jest to aż tak istotne na ten moment, żeby koniecznie kombinować. Stać się na jakieś ulepszenia. Więc lecimy z tym, co mamy. A, czyli możemy wracać do domu, okej. Trendy. Chyba, że już masz narzędzie, jak to odpalić. Ten zamek serio? Jest inny niż pozostałe. Muszę nałożyć zaklęcie na twoje dłuto. Nakładaj na nasze dłuto, co chcesz. Kurczę, to już dawno mieliśmy mieć dostęp do tego. Brynna. Śmiało, wyryj znak. Bryndza, wyryj runę na drzwiach ukrytej komnaty.
No takie to ja mogę rysować. Szyna? To inkantacja. Wypowiem ją. Syna. Pięknie. Współpraca już zaczyna otwierać przed nami nowe drzwi. O, zawsze rzuca takimi żartami? Nawet częściej niż zawsze. Ale najgorsze, że kuszą nas, aby zobaczyć. Nączana blokują. Pamiętasz, co robić? Tak, tak. Pieczęć tam na kilka etapów rozdzielić. Moment, gdzie jest nasz topór? Czyli cyk, drzewo raz, drzewo dwa i drzewo trzy. Teraz mamy w sumie rozszerzone te pieczątki. Ej! To walnij w coś. Dobra. Strzały pieczęci pomogą z pnączem. W rzece widzę jakąś kłodę. Jest na niej coś, czego nie poznaję. Wal z łuku. Freya może korzystać ze strzały. O kurcze, musimy jeszcze pamiętać, że to trzeba zmieniać. No proszę, my poznajemy dobrze te rzeczy, ale to jak upływamy, kurcze kusi, żeby skoczyć od razu na te tyle i pancerz. Tyr naprawdę żyje? Ano, nie jest w najlepszym stanie. Śpi w schowku na miotły, ale daje radę. Jak go znaleźliście? Tak w skrócie, to Atreus rozgryzł, jak poznać przepowiednie trzymane w tajemnicy przez gigantów. Dowiedzieliśmy się o tym, kiedy Thor i Odyn wpadli z wizytą. Do waszego domu? Coś z niego zostało? Powiedzmy, ale cała ta walka miała tylko odwrócić uwagę, żeby Odyn mógł porozmawiać z Atreusem. Odyn był sam z twoim synem? Wiesz, co mu powiedział? Tak. Zaprosił go do Asgardu. Chcę pomóc mu znaleźć odpowiedzi. Te, za którymi pędzi na spotkanie z losem. To niepokojące. Nas niestety też to martwi. Dobrze. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, brama jest na wprost. A jeśli nie, to w górze rzeki mam niedokończone sprawy, z którymi mógłbyś mi pomóc. Możemy też sprawdzić to elfickie sanktuarium na pustyni w Alfheimie. Kurczę. Tyle opcji. Jeśli chcesz jeszcze pozwiedzać, musimy usunąć tę kłodę na rzece. No to zaraz się zajmiemy jej kłodą, ale to myślę, że dzisiaj jeszcze polecimy, dokończymy przynajmniej główny wątek u Tyra i tak dalej, a później wrócimy tu zrobić sobie w ramach jednej takiej osobnej misji. Dobrze, teraz możemy popłynąć dalej, może naprawimy stare błędy. No właśnie, osobnej misji, która skupi się na starych błędach. Mamy tu i w domu u Sindriego do załatwienia coś. Bracie, zanim znów zobaczysz chłopaka, może ustalimy, jak ugryźć temat. Powie mi, gdzie był. Nie ma o czym dyskutować. Ach, klasyczna spartańska dyplomacja. Chwila. Powiedziałeś, że Odyn zaprosił go do Asgardu, a potem zniknął na dwa dni? Tak, ale chłopak z pewnością ma na tyle rozumu, że... Nie lekceważ zdolności perswazji Odyna. Zatruł mojego syna kłamstwami. Czemu nie miałby zrobić tak z twoim? No niestety, co racja, to racja, ale nam zaszczepiłaś myśl, koleżanko. Powiedz temu jednookiemu orzecholizowi, że jest mi dłużny! Kończę teraz i w przyszłości! No proszę! Miło mi cię widzieć, wasza bogińskość! Wtłoczyłem magię pieczęci w łuk gówniaka, ale potem on i Sindri o coś się popsztykali. No, nie jestem pewny, kto tam na kogo wrzeszczy, ale pewnie obaj sobie zasłużyli. Pewnie tak. To była podpowiedź, żeby dzwonić po Wiewióra. Witam. Widzę, że dzwonki działają jak należy. Ba, nawet mogą... Wszystko widzisz? A, żartowałem. Działać lepiej. Ja już tu jestem. Może doszło do nieporozumienia. Dzwonki służą do wzywania mnie, kiedy mnie tu aktualnie nie ma. Chyba bez znaczenia. Lubisz dźwięk tych dzwonków? Chyba rzeczywiście brzmią naprawdę ładnie. Panie Kratosie, to do ciebie wyjątkowo niepodobne, ale skoro tak bardzo podoba ci się dźwięk tych dzwonków, nie będę ci przeszkadzał.
Tak, doskonale. Świetny rzut. Z tej odległości dźwięk dzwonków jest ociupinkę nieprzyjemny, więc może mógłbyś przestać? Życiu! I już tu jestem, tak jak wcześniej. No to... Dzwonimy. Wszystko jasne. Usiłujesz popchnąć mnie na skraj jakiejś emocjonalnej przepaści. Mam rację? No, nie tak łatwo mnie zdenerwować, mój panie. Zostaw te głupie dzwonki! Ojej, przepraszam. Nie wiem, co mnie napadło. No dobra, z tego co wiem, to już wszystko. Powiedz, jakie inne aspekty twojej osobowości mamy szansę jeszcze napotkać? Cóż, na pewno w końcu traficie na nerwusa. O nie! Czemu o mnie mówisz? Co zrobiłem? O, chłopie, żałuj, że ich nie słyszałeś. Zero litości. Co? O nie, o nie! Nikt nic nie mówił. Wstydź się, zgryźliwku. Na pewno? Tak, nerwusie. Nikt cię tu nie oczernia. Po prostu opowiadałem o tobie, naszym drogim poszukiwaczom przygód. A, ludzie! Cóż, sami widzicie. Ciekawe te twoje osobowości. A masz takie jakieś... No to powodzenia. Mniej zestresowane. Hej, złapa ludzi. Spadaj stąd! Okej, złapaliśmy wszystko. Teraz gada se z wiewiórami, tak? Tak. Jest czas na misje główne, jest czas na gadanie z wiewiórami. No to chodźmy. Hej, tyże! Pobudka! Masz gości! A teraz rozgość się w tak zwanym gabinecie Sindriego i czuj się jak w domu, moja droga. Na pewno nie będzie zły? Zły? Będzie zachwycony. To miejsce jest coraz bardziej szykowne. To możliwe? Nie sądziłem, że kiedyś jeszcze znów cię ujrzę, Free. Nie nazywaj mnie tak. Już od dawna nie jestem tą osobą, ale też się cieszę, że cię widzę. Tak długo bałam się najgorszego. Tyle przeszedłeś. Nie mogło się równać twoim cierpieniom. Freyo, tak mi przykro z powodu tego, co stało się z Baldurem. Pamiętam go jako zaledwie chłopca, ale wiem, że był dla ciebie najważniejszy. Tak. A to, jak powstrzymałaś się od zemsty, jest inspiracją dla tych z nas, którzy wierzą w pokój. Te światy nie zaznają pokoju, dopóki Odyn nie zniknie. Uwierz w to. Nie jesteś tu więc, by zapobiec Ragnarokowi. Chcesz go wywołać. Jestem tu, żeby Odyn nie skrzywdził nikogo tak, jak skrzywdził nas. Widzę, że cię zdenerwowałem. Wybacz mi. Od dawna już nie zajmuję się dyplomacją. Brock, weź jakieś wesołe żarty tutaj nam rzuć na to wszystko. Zrobiło się niezręcznie trochę. Wcale nie najgorzej jest mieć w domu prawdziwą boginię. Tylko tym razem postaraj się jej nie podpaść, co? Ale ty też jesteś nacenzurowanym. Powiedz, czy masz dla niej jakiś nowy miecz w sumie, bo... O kurcze, coś nowego nam wpadło. Ataki pięściami, parowanie, blokowanie mają dużą zależną od szczęścia na zadanie dodatkowych obrażeń i zatrucie wroga. Kiedy my to znaleźliśmy? Pancerze? Zadań zwiększone obrażenia zatrutym wrogom. Tylko trzeba by było najpierw ich zatruć. Ogólnie spoko opcja. Ale by trzeba było mieć... A, mieliśmy zobaczyć, kurcze. Ściągnąłeś nas na głupoty, to miecz dla naszej koleżanki. A pani Freya? Czego ci potrzeba? Jeszcze niedostępne. No dobra. No i kurczę, okazuje się, że nie w tę stronę, bo jeżeli tam wejdziemy, to główna fabuła znów wciągnie nas w taki wir wydarzeń, że długo, długo nie wyruszymy na misje poboczne. A myślę, że te mają sens głównie teraz, bo jeżeli nawet znajdziemy jakieś ulepszenia, dodatki, no to na aktualnym etapie gry, a nie coś, co nam się przyda w drugiej połowie i to daleko, daleko, bo zakładam, że no tyle to tam może potrwać, nim znów będziemy mieli chwilę na coś pobocznego. Dlatego też tych zadań nam tyle dali. Wracamy na bagno, Frey. Jeśli wyruszasz, idę z tobą. Nie walczyłam o wolność po to, żeby siedzieć na miejscu. No i idealnie. Znowu odwiedzamy Vanaheim? Mamy tam niedokończone sprawy. Nie znaleźliśmy jeszcze tej kuli dla Lundy. I co jeszcze? Prosiłaś, żebyśmy zbadali z tobą deltę rzeki. Może pora się tym zająć. Starczy, pamiętaj. No właśnie. Jakieś wątpliwości co do naszych tutaj pamięci? Do abordażu na tę beczkę i widzę łzy.
O kurczę, tyle rzeczy. No grzechem by było tego nie zrobić teraz. Można się częstować. Zrób Atreusa. Co, serio, jaką sprawę chcesz dokończyć? Zostawiłam coś. Przy wodospadzie. W miejscu zaślubin? Dlaczego miałabyś chcieć tam wrócić? Żeby uwolnić się od więzów małżeństwa. I Asgardu. Wydaje mi się, że już dawno je zerwałaś. Nie do końca. Jeszcze nie. Prowadź. To wszystko wskazuje na to, że te bagno ma nas wciągnąć na trochę dłuższą chwilę. Może nawet dwa odcinki, bo już w tym momencie mamy dwie misje. Pustynie nie wiem, czy warto już teraz lecieć. Chciałoby się pomóc elfom. Wierzę, że można by było już coś tam zmajstrować, skoro dostaliśmy taką misję. Mój lud usiadł przy tej rzece wieki temu. Całe tysiące podążały nią podczas pielgrzymki do ołtarza czci. A potem zjawili się Asowie. Oto, co się ostało. Ale w sumie to kwestię pustyni zostawię komentarzem. Czy od razu robić wraz z tymi misjami bagiennymi? No bo już mamy i wyczyścimy sobie te poboczne. Czy jakoś na później? A teraz chyba czeka nas ciekawe spotkanie z towarzystwem tu w okolicy. Freya, to byśmy zamrażali? Czy... Kurczę, nie podobają mi się te smrody. Weź tu. Dziabni. A, to musisz zmienić. Ale i tak zadziałało. Połowicznie. No dobra. Czyli bez tego nie ruszymy. Tam widzę fajnego byczka, którego możemy poczęstować Bifrostem. Może przetestujemy te nasze nowe umiejętności. Bifrost plus jaranko i bierz kulę ognia. Dobra. A nie, tu jeszcze przyszły te łobuzy. I smrody w okolicy. A czy te smrody coś im robią? Spójrz w prawo, ale to my, czy ty, czy jak? O, czemu one wybuchają? O kurcze! Uważaj! Tu z każdej strony, dobra. Jak ich jest tyle, to możemy tak się zabawić. Chodźcie, pieski. Wszystkie razem. I... Raz jeszcze razem, chociaż... Chyba nie tak miał do końca wyglądać, a ciekawe, czy mu wybuchnie, to... Robi krzywdę, okej. Jak z lewej? Joki, to był przerzut! Dobre, 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 podoba mi się. Tylko gorzej, że on się chyba tutaj trochę... Jak dwa! I jeszcze czerwony! Najgorzej! Freyo, zajmij się tamtym, a my spróbujemy to wziąć na tarczy. Chyba nie wyszło do końca, tak chciałem. A ten ma na sobie ten! Kurczę, tylko Freyę musimy odciągnąć. A ten ma na sobie magię. No to klepnij nas. Dobra, klepnął. Czekaj, czekaj, bo ty jesteś już na R3 gotowy. Chyba bardzo dobrze wie. Jak się sprawy mają. A z tym drugim, to my możemy poćwiczyć, skoro i tak jesteśmy pobocznie, my możemy poćwiczyć kombosy na toporze. Czyli tak, a chodź bliżej. Freya, kurczę, jest problem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Tak, wjechało kombo, tylko że kombo nie hamuje ich mocy. To jest trochę smutne, bo na pewno inaczej by było. Oj, to będzie czerwone. Raz, dwa, trzy. W sumie teraz jest trzy i cztery, no i uciekł. Chodź na Bifrosta. Jak Freya mu ściągnie życie, a to traci trochę Bifrostowo. Raz. No to chyba musimy z miejsca zatrzymać. Raz, dwa, trzy i cztery. No niestety ten ogień musimy przyjąć na klatę, ale... Prócz tego rozwiązaliśmy wszystkie problemy. Uch. Ale to było. Fajny, fajny. Te stwory nie były tak krwiożercze. Cały ekosystem stracił równowagę. My chwilowo też. O, co to jest? Pustka i ruina. Zasłużyłam na to. Astrid. Nie. Kolejna misja do wzięcia. Astrid, czy ty będziesz oznaczona na mapie? Czy lepiej podnieść cię teraz? Bo później na ciebie nie trafimy. Nie, musimy chyba wziąć ją teraz, bo widzę, że nie oznaczają nam teoretycznych misji. Zjawo. Freyo, wróciłaś. Astrid, co się z tobą stało? I z ogrodem?
Einher Jerzy zniszczyli dzieło mojego życia. Tylko tyle zostało z mojego hymnu ku twojej czci. Tak mi przykro, królowo. Nigdy nie musisz mnie przepraszać, przyjaciółko. Przysięgłam, że będę dbać o ten ogród, czekając na twój powrót. Zamiast tego błąkam się wśród rozkładu. Na nic innego nie zasłużyłam. Wrócę do ciebie, Astrid. Kratosie, oczyśćmy ten ogród z trucizny. O ile to takie proste, dlaczego? Bo... Ziemia jest odzwierciedleniem tych, którzy o nią dbają. Dopóki toczy ją zaraza, jej dusza będzie cierpieć. Zniszcz totem trucizny, ale to mowa o tych totemach? Zmień te. Chyba, że my mamy walnąć to... Ej, tak. Zniszczyć totem. Zatruwają ogród Astrid. No dobra, tylko... Wyszło! Nas też prawie zatruły. Jak niszczyć te totemy? To jest podstawowa kwestia. Możemy je bombę? Wybuch mógłby pomóc. Ha! Spróbuj trafić pod innym kątem. Moja dusza też. Wybuch mógłby pomóc. Jakaś bomba. Tam jest bomba! Dobra! No i idealnie, idealnie. Popracujemy nad tym. Coś nas będzie atakować? Kurczę, ale tu są bramy zamknięte. To w ogóle jakiś korzeń nam przeszkadza. Co to jest? Herb rodowy Henira. Żal mi go. Dobrze. Zbierzemy. Krasnoludy lubią takie rzeczy. Przynajmniej płacić za nie. Gdzieś nam tu kwiat przeszkadza, jak widzisz, rozumiem. Może stamtąd jakąś drogę do środka? Teoretycznie tak, tylko nie wiemy, czy to nie jest droga w jedną stronę. Ale tu wartościowych treści... O! Czekaj, to było palenie na te, tak? Dziękuję. To powinno nas sporo ułatwić. Przeczytałeś coś ciekawego? Jak zwykle, prace ogrodowe, krzewy gali, 4 posadzone, pierwsze zbiory owoców spodziewane w następną zimę, wdzięczniki czerwone, 6 posadzonych i obecnie więdnie, może zaś potrzeba przesadzania celem zwiększenia nasłonecznienia, wdzięczniki, śnieżka, paproci, ogrodzenie żywe, drzewko zieliwkowe. Okej, okay. Mam nadzieję, że to nie jest żadna zagadka ani hasło, jak tu przebrnąć przez to wszystko. Teoretycznie myślałem, że ta dziura jest zejściem na dół. Kolejna, która miała pilnować. Tyle. Tak to jest. Zatrudniać bez umowy o pracę. Jeszcze żebyśmy wiedzieli, co chcemy ulepszyć. Bardziej mnie martwi... O, cześć! Znamy się? Bardziej mnie martwi, że usunięcie tych wszystkich brudów stąd nie będzie wcale takie proste. No tam widzimy bombeczkę, tylko żeby tak, przestrzelić się przez jedną bramę. A no moment, byliśmy u góry. Zróbmy to jeszcze raz. Może o to chodzi. Inny kąt, to stąd nam będzie łatwiej zauważyć. No skarbami nas kupili, tak. I to jest ten problem. Zaczęliśmy się rozglądać za skarbem. A wydaje mi się, że realizacja tej misji może być gdzieś tutaj. No dobra, jedno z głowy. Życie wraca do ogrodu. Jedno z trzech. No jak po tej misji się nie zaprzyjaźnimy, Freyjo, jeszcze bardziej. No to już nie wiem, jak to ma wyglądać. Coś nas tu chce zaatakować? Nie. O, to pamiętamy, dłuto. Była przyjemna zabawa w poprzedniej części. Taka dziwna satysfakcja i dzika satysfakcja. Ej, skrzynko, no właśnie, już się boję, że coś nas atakuje. Fragment pancerza ze znakiem Lundy. Niestety zniszczony. Poza tym to piękna rzecz. I go zostawiła? Podejrzewasz ją o coś, bracie? Gdyby ta kula była dla niej taka ważna, nie wypuściłaby jej z rąk. Ha, możliwe. Teraz daję to do myślenia, czy ta kula to nie jest jakiś taki pretekst. W sensie, że była tu już po kule właśnie. Co to robi? Strzel. A, już jest rozwalony. Ale co nam dało rozwalenie? Tego nie mam pojęcia.
Mówi coś o zaklęciu, które usypia trolle i magicznym relikcie, który działa jak kontrzaklęcie. Ofiary, pomyśl o dużej liczbie, a następnie ją podwój. Metoda uwięzienia śpiączka Nut. Miejsce więzienia Vanheim. Data zwolnienia nigdy. Te trolle pożarły tyle krasnoludów, zanim zdążyłem je uśpić, że wątpię, by po obudzeniu wybudzającym reliktem były w bardziej miłosiernym nastroju. Wyobraź sobie, jak czuje się ktoś, kto przez dłuższy czas był uwięziony w tej samej pozycji. Brr. Skałonogi ze Svartalfheimu. Okej. Okay. Nie rozwiązuje to naszych problemów. Czekam na dzień, gdy mój ogród znów rozkwitnie. Super. Postaramy się coś zrobić w tym temacie. Chociaż to jest chyba tylko nagroda w tym miejscu. Ej, jak nie trafiłeś? Kurczę, cały czas musimy tego pilnować. Bo martwię się... A, tu jest bombeczka, numer 2. Martwię się, czy nie będziemy musieli po tym moście gdzieś tam biegać. To by wymagało zdecydowanie więcej zachodu. Chyba, że tu będzie przejście. Niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Ale zobaczmy, może nie będzie tak źle. Jakaś dziura tu by się przydała. Dziewczyno, zasłaniasz coś? Okej, okay, mamy dziurę w ścianie tutaj. To może być rozwiązanie naszego problemu numer 2. No i pytanie, czy numer 3 będzie banalne? Ogród wciąż cierpi. Gdzieś jest więcej trucizny. No jest tu, ale może nie. Nie będzie wymagało jednak od nas biegania naokoło. To może będzie inne zadanie. A tutaj, jak dobrze pójdzie, to się wstrzelimy. O, wstrzelimy się. No i idealnie. Ogród czysty. Skończone. Wróćmy do Astrid. Ziemia znów wstąpiła w nieużycie. Czuję to. Trochę jak mysia wieża. Tak, twój ogród znów żyje. Frejo, jak tego... Już dobrze, Astrid. Pora przejść dalej. Dziękuję, bogini. Bardzo cię kocham. A ja ciebie. Ej, ale my tu też jesteśmy. Spełniłeś. I nam nie przeszkadzają. Uczynę. To nie potrwa długo. Ogród znów umrze. A. Jak wszystko inne. Ale i tak warto próbować. Nie przeszkadzają nam dwie kochające kobiety. Bezpieczeństwo Svartalfheimu. Czas odnowienia. A, to jednak działa już teraz. Myślałem, że musimy zebrać aż 3, a to rozumiem 3 jednego typu, żeby mieć jakiś bonus czy atut. No dobra, to sobie będziemy kombinować się z tym dalej, jak to wykorzystać. A tu zrobimy przerwę, no i w następnym odcinku myślę, że pomożemy naszym tu bliskim i dalekim wykonać misje, jakie się pojawiły. No kula i to coś od koleżanki Freyi, ale widziałem, że tam coś jest na moście. Przypuszczam, że to może wyglądać trochę jak z tymi wieżami, gdzie wcześniej z Mimirem lataliśmy, że jedna misja to dobre pół godziny. Więc zobaczymy, jak to podzielimy już w kolejnych spotkaniach. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.